24 pytania. Rozmowa poranka. Sławek Jastrzębowski, witam państwa. W naszym gościem jest Katarzyna Lubnauer, nowoczesna. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Poranku, piątek, 13. Szczęśliwy dzień to dla nas będzie. Będziemy mieli bardzo dobry wywiad. Sejm uchylił immunitet posłów nowoczesnej Ryszarda Petru i Kamil Gasiuk-Pichowicz, ale z powodów niekryminalnych, tylko dotyczących publicznych wypowiedzi obu posłów. Jedna wypowiedź dotycząca pana Dawida Jackiewicza, jeżeli chodzi o panią Kamilę Gasiuk-Pichowicz. A druga wypowiedź, jeżeli chodzi o pana Petru, dotyczy Macieja Wąsika, sekretarza stanu w kancelarii premiera. Dobrze się stało, czy nie dobrze się stało? Przede wszystkim mamy wrażenie, patrząc na to, co się dzieje od początku tej kadencji Sejmu, że. Rzeczywiście jest to taki próba zastraszenia opozycji. Nie, nie chyba nie ma wątpliwości co do szczególnie roli Kamilika Siuk-Pichowicz jako osoby, która naj, najmocniej chyba walczy z pisem jeśli chodzi o kwestie sądownictwa. I ona właśnie w jednej z debat w narracji dotyczącej tego, jak może funkcjonować system sądownictwa po tych zmianach, które wprowadza PIS, czyli po tym upartyjnieniu, politycznieniu, przejmowaniu kontroli nad sądami przez ministra Ziobrę, podawała jako przykład pana Jackiewicza, ponieważ jest to taki przypadek, w którym tylko w 3% nie trafia to do sądu i temu prokurator prokuraturą możeła prokuratura właśnie pod kierunkiem wtedy również Zbigniewa Ziobry i jeżeli spojrzymy, na to, że pis od początku tej kadencji chroni immunitetami w właściwie wszystkich swoich posłów i w za każdym razem kiedy jest taki wniosek to jest on odrzucany a, w, a jeśli chodzi o sposób opozycji to wyraźnie chodzi o to żeby ich zastraszyć no to tak to należy traktować jest to polityczna zemsta na kamienie Gasiuk-Pichowicz za to co robi walcząc o niezależność polskiego sądownictwa i równocześnie jest to taka sytuacja która jest próba pokazać Każdemu następnemu, że jeżeli będzie zbyt ostry, jeżeli będzie się wypowiadał zbyt agresywnie w stosunku do PISTO, może się spodziewać podobnych działań. Ja przypomnę, że to nie było, nie jest to jakieś, nie wiem, przestępstwo kryminalne. Nie mamy do czynienia z sytuacją, w której coś, nie wiem, ktoś przekroczył prędkość albo komuś coś zrobił, tylko mamy do czynienia z sytuacją, w której mównicy sejmowej padły słowa, e, które zostały wykorzystane, które były elementem narracji dotyczącej, mówię, funkcjonowania systemu sądowniczego i które teraz są wykorzystane przeciwko Kamil Gasiuk Pichowicz do tego, żeby. E, i w tej chwili uchylić immunitet i że mogła mieć sprawę sądową. Ale Lyszard Petru nazywa urzędującego sekretarza stanu przestępcą. Ja przypomnę, że mówię o człowieku, który w stosunku do którego została orzeczona amnestia, znaczy orzeczona zdecydował się na nie amnestię, tylko na. na mm, Prezydent łaskawił go, łaskawił go po wyroku, po wyroku, który był oczywiście nieprawomocny, prawomocny, ale mimo wszystko był wyrokiem sądowym. Przypomnę, że mówimy o urzędującym ministrze, który próbuje ścigać przy pomocy prokuratury jednego z posłów opozycji za słowa, które padły. Czyli wykorzystuje jeszcze do tego organy państwa, bo to Zbigniew Ziobro w tej chwili zawiaduje prokuraturą. Dla mnie jest to sprawa dokładnie taka sama, o charakterze typowo politycznym. PiS wykorzystuje instytucje państwa do tego, żeby ścigać opozycję. Oba te uchylenia immunitetu mają charakter czysto, z jednej strony zemsty, z drugiej strony próby zastraszania opozycji. A może, może abstrahując od tych dwóch konkretnych spraw, może powinno być tak, że immunitet nie chroni w ogóle posłów, senatorów przed, przed oskarżeniami czy przed prywatnymi aktami oskarżeń. A w przypadku Wąsika to nie jest oskarżenie o charakterze prywatnym, on to wykorzystuje do tego machinę państwa, ponieważ jest to normalne, jeśli chodzi o taki o charakterze karnym, znieważenie funkcjonariusza państwa. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której wykorzystywana jest i prokuratura, i wykorzystywane są mechanizmy państwa po to, żeby, no można powiedzieć, atakować przedstawicieli opozycji. Ja myślę, że to, co się w ogóle dzieje, to, że wczoraj również zdecydowano się na decyzję o umożliwieniu aresztowania pana Gawłowskiego, który, przypomnę, że w ogóle zrzekł się immunitetu i można go stawiać przed prokuraturą, można go przesłuchiwać, można, można mu stawiać zarzuty, a mimo to zdecydowano się na to, żeby móc go również aresztować, to jest pokazanie, że PIS się przestraszył. PiS się przestraszył spadających sondaży, PIS się przestraszył tego, że nagrody stały się teraz głównym tematem, który, w których rozmawia, o których rozmawia się w polskich domach, że Polacy zobaczyli panią premier, która krzyczała należy nam się i już nie mogą tego zobaczyć i będą to długo pamiętać. W związku z tym szuka innych tematów i stara się zaatakować opozycję. Czyli uważa Pani, że wniosek o czy pozwolenie na tymczasowe aresztowanie pana Gawłowskiego to jest zemsta pis albo ucieczka do Upisu, tak? Jeżeli spojrzymy na to, bo jaki cel jest? Jeżeli PiS sądzi, prokuratura sądzi, CBA sądzi, że pan poseł Gawłoski popełnił jakieś przestępstwo prokuratura. Prokuratura, to może co? Może go przesłuchać. Może, bo on zrzekł się immunitetu. Zapamiętajmy, on zrzekł się sam immunitetu. W tej chwili nie ma żadnych przeszkód, żeby go przesłuchać, żeby postawić mu zarzuty, żeby go postawić przed sądem. Nie ma problemu, dlatego, że on co więcej sam poszedł do prokuratury, żeby umożliwić jej przesłuchanie, ale oni tego nie chcą zrobić. Oni chcą zrobić pokazówkę, taką w stylu, którą już mieliśmy do czynienia w latach 2005-2007. Niestety jedna z nich zakończyła się śmiercią Barbary Blidy. I ten, te zarzuty dotyczące pana Sławomira Neumana to też jest polityczna zawesta nie wiem, czy zarzuty są. Ja mam w ogóle problem. Problem polega na tym, że w momencie, w którym PiS przejął prokuraturę, w momencie, w którym upolitycznił prokuraturę, w momencie, w którym przejął pełną kontrolę nad prokuratorami ze względu na ustawę o prokuraturze, każda ich decyzja ulega takiego obserwacji zewnętrznej, że może mieć charakter polityczny. I akurat słowomino Norman z tego co wiem, chce również zrzec się immunitetu. On już deklaruje, że zrzekł się immunitetu, w związku z tym nie ma potrzeby mu tego immunitetu przez sejm zdejmowania, ponieważ on również chce się poddać procedurze takiej, która umożliwia przesłuchanie go, która umożliwia to, żeby prokuratura wszystko co potrzebuje wyjaśniła. Natomiast nie Nieprzypadkowe jest to, że PIS ten atak, ten największy atak przygotował na moment, w którym ma najgorsze sondaże i na moment, w którym wyraźnie jest defensywnie. defensywie. Ja się tak trochę uśmiecham, bo tak sobie myślę, oczywiście ma Pani rację, że ma najgorsze. No nie najgorsze, były już gorsze, ale te najgorsze sondaże są sondażami bardzo dobrymi jednak. To nieprawda. Niech Pan się spojrzy na to, jak wygląda to w różnych sondażowniach. Praktycznie wszędzie opozycja, koalicja opozycji, czyli Platforma Obywatelska i Nowoczesna odrobiły do, do prawa, Sprawiedliwości od kilkunastu do nawet do w przypadku y, i na przykład Milward Brown sondażu dla faktów TVN-u y, PiS stracił 12%, y, w sumie opozycja 4% poszła do góry, mam na myśli koalicję opozycji, czyli to jest 16% punktów procentowych zmniejszyła się różnica między pisem a tam wyrównało się, to tam jest 28 do 28. W przypadku sondażu i Blisu to jest bodajże zjednoczona ta o, koalicja opozycji to jest 33%, to jest. Zjednoczona prawica jest 35, koalicja opozycji jest 33, czyli mamy do czynienia 2% różnicy. W każdym praktycznie kolejnym sondażu widać, że pisowi owi spadło. O, nawet Polster, który przygotowuje dla potrzeb e, albo Super Expressu, albo, e, albo A telewizji publicznej. <laughs> dlatego, że jest to jedyny sondaż, który jest przekonywany, wykonywany przy pomocy tylko e, e, informatycznej, tylko przy pomocy komputerowej. I takie sondaże uważane są za najmniej wiarygodne i najsłabiej. No bardzo, bardzo starannie się grupę sprawdzałem kiedyś jak to jest robione no, ale... nieważne nie będziemy Ja w ogóle uważam, że branie jednego sondażu zawsze jest dosyć dosyć ułomne no, Ale nieważne w każdym razie nawet w tych sondażach PiSowi spada PiS próbuje utrzymywać przy spadku o 8% próbuje udawać, że w dalszym ciągu PiS zachowuje stabilną przewagę rzeczywiście ta przewaga w dalszym ciągu tam jest ale spadła do 10% dla mnie to jest jeden sygnał dla mnie to jest sygnał dość jednoznaczny, że jest duża szansa, że w najbliższych nadchodzących wyborach samorządowych Rządowych, koalicja opozycji, czyli Platforma Obywatelska z Nowoczesną ma szansę wygrywać, ma szansę wygrywać nie tylko w miastach, co pokazało. Idziecie, po, idziecie razem, idziecie pod wspólnym szyldem, czy pod jakim szyldem? Idziemy pójdź? pod koalicyjnym szyldem, to będzie normalny będzie komitet się koalicyjny. się W sobotę mamy, mamy spotkanie, będziemy mówić więcej, będziemy no to wiadomo. to tajemnicy, to co może pani powiedzieć, oczywiście nie wszystkie te najważniejsze rzeczy, bo tego się muszą dowiedzieć ludzie w sobotę, ale co może pani powiedzieć? Najważniejsze jest to, że zaczyna funkcjonować, że to staje się faktem, że będziemy ogłaszać kolejnych wspólnych prezydentów miast, że będziemy pokazywać, są że spory, jesteśmy są już, są już spory dotyczące prezydentów miast. Koalicja jest tak zbudowana, żeby te spory w żaden sposób nie psuły całości. Żeby było w ten sposób, że tam, gdzie nie możemy porozumieć się dotyczące doty na temat tego, że miałby być jeden wspólny prezydent, mamy szansę wystawić dwóch A i nie popierać się. gdzie Nie jest tajemnicą, że we Wrocławiu będzie dwóch kandydatów. Platforma Obywatelska będzie miała swojego, będzie A nie dlaczego nie tam we Wrocławiu nie możecie się porozumieć? Ja się uśmiecham, bo ja chyba trochę wiem, dlaczego się nie możecie porozumieć. Przede wszystkim dlatego, że e, myślę, Co nie przeciwko panu ujazdowskiemu. Myślę, że zamysł Grzegorza Schetyny jest dość jasny. On chce podebrać część rektoratu pisu w związku z tym zdecydował się do dość konserwatownego polityka, jakim jest Kazimierz Ujazdowski. Jest to dla naszego liberalnego rektoratu jednak postać zbyt konserwatywna, dlatego zdecydowaliśmy się dla w Polsce. Kazimierz Ujazdowski jest nie, do, nie do przyjęcia dlaczego, bo, bo co, konkretnie? Przede wszystkim w sprawie aborcji? Nie, przede wszystkim mamy prawo do swojego kandydata, mamy prawo do swojej wizji rozwoju miasta. Ja uważam, że Wrocław, Marka Wrocław zasługuje na kandydata, który jest bardziej liberalny i takiego wystawiliśmy. Nie chcę wartościować Kazimierza Ujazdowskiego, cenię go za jego podejście na przykład do państwa prawa. Oceni go pani za to, że zmienia barwy polityczne? Nikt nie ceni ludzi zmieniających barwy polityczne, ale jeżeli ktoś przechodzi z obozu władzy do obozu opozycji, to zawsze jest to kwestia jednak pewnego wyboru i oceny tego, co się dzieje. Jeżeli on się zdecydował na to, to znaczy, że bardzo surowo ocenia to, co PIS robi z państwem prawa. To, w jaki sposób niszczy niezależność władzy sądowniczej, to, w jaki sposób niszczy demokrację. Osiem lat po katastrofie smoleńskiej, dalej nie wiemy, co się właściwie wydarzyło. Rzeczywiście zapłaciliśmy za podkomisję ministra Macierewicza już jako społeczeństwo prawie 6 milionów złotych i dość jasno chyba widać, że nic nowego się nie pojawiło, nic nowego się nie wyjaśniło, natomiast chyba każdy ma wrażenie, że to co się stało już pokazało, że Smolensk się skończył. Temat koleńsko się skończył, i nie ma już nic, co by łączyło ten elektorat PiSu z tym elektorem, tym bardzo prawicowym, reprezentowanym przez pana Antoniego Macierewicza. Myślę, że nie przypadkowo nie został nawet wymieniony przez Jarosława Kaczyńskiego przy odsłonięciu pomnika. To jest coś, co. Ja myślę, że wszystko zostało wyjaśnione, jeśli chodzi o kwestię katastrofy smoleńskiej. To były aeroporty Millera Laska. To było to, co my się dowiedzieliśmy, jak wyglądała katastrofa. Natomiast w tej chwili to jest cały czas próba zafałszowywania historii, próba mówienia o. Ale nawet już w tej chwili pisma problem z mówieniem o tym, że to był zamach. Już te teorie, które się pojawiają w wykonaniu ministra Macierewicza, mam wrażenie, że nawet duża część ich elektoratu nie wierzyszą, co pokazują są a kiedy pani słyszy e, dziennikarza Gazety Wyborczej Wojciecha Czuchnowskiego, który na konferencji prasowej mówi do Antoniego Macierewicza, jest pan przestępcą i nie ma sensu zadawać panu pytań, to co, co pani sobie myśli? Ja przede wszystkim, być może on Zdawał sobie sprawę z tego, co wszyscy myślimy, że od dłuższego A ja czasu. wszyscy myślimy, proszę pani. Wszyscy myślimy jedną rzecz. Duża grupa nas, ja mam się wszyscy z jakiegoś środowiska. A, rozumiem. Myślimy dość jednoznacznie, że to, co robi minister Macierewicz, to jest z jednej strony zafałszowywanie rzeczywistości, z drugiej strony on się poru... porusza w sferze tylu już kłamstw. Dlatego, że jeżeli on sam sobie zaprzecza, jeżeli sam podaje różne teorie dotyczące zamachu, to znaczy, że któreś z nich muszą być kłamstwami. Tak mówi logika, że jeżeli podaje 10 różnych przyczyn, które są. Są wzajemnie sprzeczne, to znaczy, że musi kłamać. Po drugie, ja jeszcze wiem jedno że to co się wszystko stało i to mam największe pretensje do właśnie pana ministra Macierewicza, że kiedyś to była tragedia, która nas łączyła, że te osiem lat temu w 2010 roku wszyscy myślę, że zamarł świat, że tak powiem zamarła Polska w dniu, w którym zdarzyła się ta katastrofa, były niesamowite emocje, było coś, co powodowało, że wszyscy czuli się potrzebę, żeby poczuć tą wspólnotę, która która była wspólnotą takiej tragedii. Natomiast minister Macierewicz Chyba najszybciej zaczął nas dzielić, i chyba najszybciej doprowadził do sytuacji, w której w tej chwili jest to jeden z tematów, który najbardziej dzieli polskie społeczeństwo, Zresztą tak samo jak niestety zbudowanie tego pomnika akurat na placu Piłsudskiego I doprowadził nie do sytuacji. Ja nie wiem, nie oglądałam go. I doprowadził do sytuacji, ale, ale ja, przepraszam, chciałam do, dokończyć. Do, I doprowadził do sytuacji, w której coś, co było tragedią, zaczęło robić się tematem dowcipów i farsom. I to jest największa pretensja, którą ja mam. Pyta mnie pan, czy mi się podobał ten pomnik. é Nic się nie podoba jego umiejscowienie ja uważam, że błędem było, że nie pozwolono wtedy na ten pomnik świateł na krakowskich przedmieściach, że wtedy Hanna to by tak, ja uważam, że to był błąd, zresztą mówiłam to wielokrotnie natomiast, Kojarzyły się podobno z faszyzmem, nie wiem jaki ona miała skojarzenia, natomiast dla mnie to był pomnik, który mógł być rzeczywiście pomnikiem, który by nas wtedy jakoś tam w dalszym ciągu łączył, ten pomnik, który został wybudowany na placu Piłsudskiego ze względu na jego umiejscowienie niestety w dużym stopniu dzieli społeczeństwo i w tej chwili Pomnikiem mogły być dwie rzeczy. Pierwszym pomnikiem mogłoby być to. W pracy, w, w mogę Skończę tylko ten temat Dobrze. i wróćcie do tego. Pierwsze, co mogłoby nas rzeczywiście, co mogłoby być takim pomnikiem, to byłoby to, że udałoby nam się znowu jakoś połączyć społeczeństwo, bo w tej chwili te rowy są bardzo głębokie. A drugą rzeczą to jest to, żeby państwo było na tyle sprawne i na tyle przestrzegało procedur, żeby takie rzeczy nigdy się mogły zdarzać. Że nie możemy pozwolić sobie na to, żeby kiedykolwiek powtórzyła się taka katastrofa, jak katastrofa smoleńska. Natomiast pytam mnie, co jest złego na placu. Na placu ja uważam, że to jest miejsce, które ze względu na y, 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 mieszczący się tam grupy Nieznanego żołnierza powinno pozostać tylko takim łączącym symbolem. To jest jedyne takie miejsce, które powoduje, że tam rzeczywiście spotykają się i przedstawiciele wszystkich opcji politycznych na różnych uroczystościach państwowych i. Y, y, Mamy nie ma nikt wątpliwości, że to jest nasz jakby wspólny plac, a zbudowano pomnik wbrew miastu, wbrew samorządowi, wbrew woli bardzo wielu Polaków, zbudowano go w miejscu, w którym nie powinny stanąć inne pomniki. Dlaczego nie powinny stanąć inne pomniki? Ja tego nie rozumiem. Dlatego bo, że uważam, mówiła że powinni... pani, mówiła Pani przed chwilą, że to powinno być coś, co łączy nas wszystkich. To ich nas może znowu połączy. No niestety ten pomnik na pewno nas nie połączy. Nie połączy nas dlatego, że motywacja do jego budowy, sposób, którym to przeprowadzono, jest raczej bardziej dzielący niż łączący. Ja przypomnę, że to nie jest pomnik, który powstał jako wspólna inicjatywa, nie wiem całego społeczeństwa. Powstał na jako inicjatywa jednego środowiska. Jest to pomnik, który został w tam wprowadzony z przy pomocy oszustwa, dlatego że przypomnę, że jak przejmowano placu od miasta, to tłumaczono, że chodzi o bezpieczeństwo, o organizację imprez y, y, narodowych. Natomiast zamiast tego okazało się, że chodziło o zbudowanie tam dokładnie pomnika. Powiem więcej, jak pytaliśmy, czy nie chodzi przypadkiem o zbudowanie pomnika, to często władze zaprzeczały temu, wojewoda, y, nie podawał tego jako przyczyna. Czyli ktoś się posłużył nawet takim kłamstwem i oszustwem po to, żeby tam umieścić y, ten pomnik. To wszystko. Powoduje złą atmosferę wokół tego pomnika. To wszystko powoduje, że to miejsce będzie dzielącym, a nie łączącym. Stosunki polsko-izraelskie, stosunki polsko-żydowskie się polepszają. Amerykańskie media. Informują, że amerykańska dyplomacja wywiera naciski na władze Izraela, żeby zaczęły porozumiewać się z Polakami, ponieważ Polska strategicznie dla Stanów Zjednoczonych jest niezwykle ważna. Ja powiem szczerze, że słuchając Chyba wczorajszego. Wszyscy się z tego cieszymy. Ja powiem szczerze, że słuchając wczorajszego przemówienia prezydenta Izraela Rivlina, miałam takie wrażenie, że takie słowa, jak tam padły, jeszcze nigdy wcześniej nie padły w Polsce i nie powinny paść. I co więcej, myślę, że w o dużym stopniu. Pani mówi? Mówię o tym, że pierwszy raz nie zwracano uwagi, Głównie o sprawiedliwych i, ludzi, i tych, ludzi którzy ratowali Żydów, tylko zwracano uwagę na współsprawstwo Polaków w Holokauście. Myślę, że to jest odpowiedź na te słowa, które powiedział pan premier Morawiecki w Monachium dotyczące sprawstwa Żydów. Ja myślę, że. To pokazuje, że Polacy, a przynajmniej rząd polski, z, y, przegrał wszystko, co można, jeśli chodzi o narrację związaną z udziałem, y, z y, kwestią. To oni chcieli walczyć z polskimi obozami, a ja przypomnę, oni chcieli walczyć z polskim pojęciem polskich obozów śmierci, a zamiast tego doprowadzili do sytuacji, że w całym na całym świecie mówi się o tym jaki był udział polskich obywateli w czasie II wojny światowej w zagładzie Żydów i to jest wielka przegrana tego rządu przegrana właśnie tego co miał być najmocniejszą stroną czyli polityki historycznej i prezydent Duda który udaje że nie słyszał tamtych słów ponieważ mówi że takie słowa nie padły a są tłumaczenia i są informacje w telewizji publicznej nawet dotyczące tego co powiedział prezydent Izraela to myślę, że jest jednak przykra, przykra konstatacja, że Rząd, który chciał postawić zamiast na politykę dyplomatyczną, na politykę historyczną, poniósł tak ogromną klęskę, jeśli chodzi właśnie o politykę historyczną. A czy sądzi, nie sądzi Pani, że mówi Pani, że poniósł klęska. Nie sądzi Pani, że jest to proces, który, który trwa i że ta klęska może się zmienić. No nie wiem, czy w sukces, ale w daleko idące porozumienie, bo przecież wszyscy zgadzamy się chyba co do tego, że sprawy trzeba wyjaśniać. I współsprawstwo niektórych Polaków w zbrodniach przeciwko Żydów trzeba wyjaśnić, że współsprawstwo niektórych Żydów w zbrodniach. Przeciwko Polakom też trzeba wyjaśnić, że historia nie jest czarno-biała, posiada mnóstwo. Nikt nie ma co do tego i wątpliwości. I to o tym właśnie mówiliśmy. Dlatego ustawa IP była taka groźna, dlatego że ustawa IP nie właśnie próbowała zamknąć usta i przedstawiać tylko białą, a nie czarną, ani a nie wszystkie odcienie szarości historii. Ale problem polega na tym, że jeżeli chciano uzyskać konkretny. Rezultat w postaci tej ustawy, czyli to, żeby ta narracja była taką, jakbyśmy chcieli najbardziej jako naród polski, to dokładnie osiągnięto efekt przeciwny. Bardzo pani dziękuję. Gościem dzisiejszego poranka była Katarzyna Lubnauer, nowoczesna. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.